Bawimy się te pszczoły już od 15 lat z tendencją wzrostową, bo można powiedzieć, że co roku tych uli jest więcej. Jest to nie tylko, może i przede wszystkim pasja, bo to że przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi, a też przy okazji, jeśli parę złotych z tego zostanie, no to też trudno się na to obrażać. Obserwujemy właśnie ogólny taki trend do powrotu do zdrowej żywności, do tego, co faktycznie zostało wyprodukowane, jak gdyby tak z pominięciem tych pośredników, z pominięciem jakichś tam sztucznych dodatków i tak dalej, i tak dalej. No miód jest chyba najlepszym tego przykładem. Prosto po wyjęciu z ula, miód praktycznie po tygodniu, bez żadnego przetwarzania, bez jakichś sztucznych dodatków, jest produktem gotowym do spożycia i jak najbardziej polecam. Pianie miodu, czyli zdjęcie takiej wierzchniej warstwy wosku, którym sobie jest pokryta ramka, miód. Wosk jest potrzebny po to, żeby ten miód w stanie, można powiedzieć, nienaruszonym mógł przetrwać do wiosny, bo tak w założeniu pszczoły sobie to zrobiły, że one na tym miodzie miały przezimować. My jako pszczelarze staramy się ten miód pozyskać dla siebie, natomiast na zimę podkarmiamy pszczoły syropem, który już można w tej chwili kupić jako gotową paszę dla pszczół, no tak, żeby mogły te pszczoły spokojnie tę zimę przeżyć. W tym tak zwanym odsklepianiu ramka wędruje do wirówki, w której siłą odśrodkową miód latuje na ścianki miodarki, zlatuje do sita, które wstępnie oczyszcza miód, następnie do wiadra. Całkowite oczyszczenie miodu następuje po około tygodniu, kiedy wszystkie drobinki wosku, które tam jeszcze gdzieś przez to sito mogły się przedostać, wydostają się na wierzch, zbiera się to wtedy dokładnie, dopiero miód jest gotowy do rozlania do słoików i do sprzedaży. I jesteśmy akurat w trakcie mojego dobrania, już ostatniego w tym sezonie. Wybieramy miód lipowy, faceliowy, różne w zależności od tego, gdzie pszczoły stacjonowały. Tutaj akurat mamy możliwość obserwacji miodobrania miodu faceliowego. Z naszych 80 paru rodzin, które w tej chwili posiadamy, staramy się pozyskiwać różne rodzaje miodów. Jest to miód rzepakowy, akacjowy, tak jak wcześniej wspomniany miód lipowy, faceliowy, także wielokwiatowy, który jest mieszaniną różnych rodzajów innych miodów. Spadziowego udało nam się troszeczkę w tym roku tego miodu wziąć. To jest pas liściasta. Ta iglasta, która jest tak właśnie typowo kojarzona jako miód spadziowy, no u nas niestety nie występuje. To jest miód typowo górski, tam pozyskiwany. Jest to związane z występowaniem jodły, bo to głównie występuje na jodle. Natomiast u nas w tym roku gdzieś tej spadzi listasty udało się troszeczkę wziąć, pewnie ze względu na ten suchy rok. No, tak jak w całym rolnictwie i tak i dla pszczelarzy ten rok był, jeśli chodzi o niedobór wilgoci, trochę usiążliwy. Kiedy nie ma wilgoci w glebie, rośliny nie nektarują, a to się wiąże z tym, że są mniejsze zbiory miodów też. Jeśli chodzi o ilość pszczół w rodzinie, to jest tak, że wiosną, kiedy pszczoły startują do rozwoju wiosennego, jest 10 do 20 tysięcy pszczół w jednej rodzinie pszczelej. W okresie takiego największego rozwoju, czyli to jest czerwiec, początek lipca, jest nawet do 50-60 tysięcy pszczół w jednej rodzinie pszczelej. To jest dosyć spora liczba. Niemniej pszczoła jako owad stadny potrzebuje jednak takiej ilości do tego, by móc zebrać większą ilość miodu, taka, żeby pozwoliła jej później przeżyć zimę. Ten miód, który my tam im troszeczkę podbieramy i podkradamy, w różnych ilościach udaje się to pozyskać, w zależności od sezonu, od przebiegu pogody. Myślę, że taka ilość 15 litrów to już jest ilość zadowalająca. Bywały sezony, kiedy braliśmy 10 litrów, a bywały takie, w których braliśmy 20 litrów. Mówię już średnie z jednej rodziny, bo tak jak każde inne zwierzę, pszczoły jedne są bardziej pracowite, drugie mniej, ale średnia wychodzi właśnie gdzieś w tych ilościach, o których tutaj przed chwilą wspomniałem.
mieliśmy okazję obserwować w jednym z uli matkę, czyli tak zwaną królową pszczół. Jest to jedyna pszczoła, która znosi jajeczka, z których później wylegają się pszczoły. Wszystkie pszczoły, które są w ulu, a także trutny. W szczytowym okresie rozwoju rodziny taka matka składa do 2000 jajeczek na dobę, które te jajeczka ważą 1,5 razy tyle, co waga matki, więc tam przerób, można powiedzieć, rzeczywiście spory. Od momentu złożenia jajeczka przez matkę do wylegnięcia się dorosłej pszczoły mija 21 dni, czyli równe 3 tygodnie. W pierwszych dniach swojego życia pszczoła pełni funkcję sprzątaczki w ulu. To znaczy czyści komórki, tam żeby matka mogła złożyć następne jajeczka, albo żeby pszczoły mogły złożyć miód. Następnie różne czynności w ulu, na końcu dopiero pszczoła jest przewidziana do tego, żeby lecieć i zbierać nektar. Jest to jakby najbardziej zagrożona część jej pracy, bo wtedy może zginąć gdzieś w polu, może przynieść jakiś zatruty nektar, co niestety też często się zdarza, ponieważ świadomość naszych rolników jest dosyć niska, jeśli chodzi o opryski. Zdarzają się podtrucia, wytrucia zupełne rodzin. Ten rok był szczególnie pod tym względem rzeczywiście urodzajny, bo było tych problemów rzeczywiście sporo. No ale to już jest, myślę, że temat rzeka, którą trzeba byłoby rozwinąć, nie tutaj, tylko gdzieś na jakimś szerszym forum. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.